w tym kole do wymiany jest łożysko. Ciężko jest to zweryfikować na słuch, ponieważ kiedy obracam, to zawadzają klocki o tarczę i zagłuszają ten hałas łożyska. I ktoś niedoświadczony będzie miał problem odróżnić hałasujące łożysko od szurających klocków ocierających o tarczę. Dlatego zdajemy koło i spróbuję odsunąć klocki od tarczy. Trzeba skręcić kołami w taką stronę, żeby odsłonić sobie tutaj cały ten zacisk. I najpierw cienkim śrubokrętem tutaj między tłoczek zacisku a klocek hamulcowy pod takim kątem, kiedy ustawię, to wtedy nad kole mi tutaj nie przeszkadza. Tłoczek się cofa, kiedy hamulce są sprawne, to tłoczek z łatwością powinien się cofać. Teraz użyję większego śrubokręta. Widać, tutaj wszystko się porusza z lekkością. Nie ma problemu. I w następnej kolejności oddalam sobie klocek tarczy. Widać, jaka teraz jest tutaj przestrzeń, po to, żeby on nie zawadzał tarczy. Jest to dużo łatwiej na pewno niż demontować klocki. W tej chwili kręcę tarczą. Praktycznie nie będę miał żadnego hałasu. Spróbuję oddalić też ten drugi klocek. Się schował. W tej chwili nie ma żadnego hałasu, nie ocierają. Tak będzie hałasować łożysko, które jest do wymiany. Druga sprawa, w momencie kiedy się kręci kołem, to można dotknąć sprężyny i będzie czuć takie delikatne drgania na sprężynie. Czuję, jak sprężyna delikatnie drga. Wibracje przenoszą się właśnie z łożyska. Rzucę łożysko, można poznać też tak, że ono tak zahacza, kiedy zaczyna się nim kręcić. Nie ma takiego płynnego ruchu. Je zatrzymam i ruszę z powrotem, to czuję, jakby tak haczyło. Tak brzmi łożysko hałasujące, które do wymiany. To można sobie po prostu zdjąć też tutaj cały zacisk, zamiast odchylać tylko same klocki. Bo tak naprawdę tylko trzeba odkręcić dwie śruby tutaj do jarzma. Jedna tutaj, to jest klucz numer 18 W60, i druga tam niżej. I wtedy mamy tarczę wolną, nic nie będzie ocierać. Można nią zakręcić. I posłuchać, czy szumi łożysko. Tutaj delikatnie szumi. Bardzo ważne, żeby na końcu podpompować sobie hamulec, bo się okaże, że pierwsze trzy wciśnięcia nie będzie hamowania, żeby klocki dotarły do tarczy. Jak będzie brzmieć takie nowe łożysko od E60, to jest naprzód. Tutaj słychać tylko smar.
Warsztaty samochodowe diagnostykę łożyska wykonują takim narzędziem, stetoskop diagnostyczny warsztatowy. Dość tania rzecz, myślę, że warto ją sobie kupić, że ktoś wykonuje naprawy samodzielnie, bo wyjdzie taniej niż po prostu wymienić niepotrzebnie łożysko. Że ceny są bardzo różne w zależności od jakości. Działanie takiego stetoskopu można porównać do tego urządzenia, które lekarz nasłuchuje serce. Po prostu wzmacnia dźwięk i tutaj taki przykład filmu, jak wzmacnia stetoskop hałas łożyska, będzie to krzumieć bardziej. Łożysko w kole może przeszkadzać na przykład w czasie jazdy przy nieustawionej geometrii zawieszenia, czy podczas jazdy po nierównościach, czy na przykład podczas wjazdy na krawężnik z dużą prędkością. Chodzi do mechanicznego uszkodzenia i zużycia łożysk. Na tym filmie pokazałem, jak sprawdzić łożysko w kole, które nie jest napędzane, a nagram jeszcze drugi film, jak sprawdzić łożysko w kołach napędzanych, czyli w tylnych, kiedy jest tylny napęd. Będzie na ten temat oddzielny film.